Siemanko, z tej strony Christmas, witam was serdecznie w trzecim odcinku Beholdera. Właśnie oddałem swojej żonie aspirynę zakupioną u Nathana Kellera i widzę, że mój syn ma do mnie biznes. Także warto chyba z nim porozmawiać. Ja mam w ogóle takie szybkie info, jutro mam sporo roboty i dzisiaj też muszę sporo rzeczy ogarnąć. Także postaram się nagrać dla was odcinek na zaś jeszcze dzisiaj, także mam nadzieję, że wszystko będzie się rozwijało tak jak powinno z Beholderem. Staram się utrzymać tą systematyczność, bo to jednak dość ważne, a u mnie to strasznie kuleje. Dobra, wygodnie, możemy zacząć grać. Tak, tato? Zapytaj, co się stało. Zapytamy, co się stało, bo okulary tego, jak on ma ranka, jeszcze nie będę pytał, bo pytałem w poprzednim odcinku, kto nie widział, polecam zajrzeć, gdzieś tam będzie. Co się stało? Muszę z tobą porozmawiać, tato. Co się stało? Poznałem miłą dziewczynę i chciałbym ją gdzieś zabrać. Aha, zaczynamy burzę hormonów w tej sprawie, tak? Chociaż nie, bo na uniwersytet to chyba już jest troszkę większy. Za parę dni ma być premiera spektaklu Ognie Nadziei. Kurwa, wszędzie ten teatr mnie prześladuje, słuchajcie. Przyjechali aktorzy ze stolicy. Chwila, kim jest ta dziewczyna? Andrea Gorczyk, jest piękna i bardzo mądra. Uwielbia teatr. O wasz. Pomyślałem, że zechciałaby pójść na premierę. To moja szansa, tato. Problem w tym, że nie mam pieniędzy na bilety. Ile kosztują? 550 dolków! To co to za w ogóle spektakl, ej? To dużo pieniędzy. Ale mamy pieniądze, dajmy mu pieniądze. Teatr to wspaniały pomysł, synu. Masz tu pieniądze na bilety. Dziękuję, tato, jesteś najlepszy. Czemu pokazuje mi, że mówi to on? I jeszcze dwie dychy na kwiaty. Weź też trochę pieniędzy na kwiaty. Nie zapomnij się umyć przed wyjściem. Nie godzi się chodzić do teatru z brudną szyją. A no tak. Tylko nie mów nic mamie, bo wyleje na mnie całą butelkę perfum. Znasz ją? Znam. W końcu to moja żona. Jabicz? Dobra. Zajrzyjmy sobie do państwa ranek. Jest tam ktoś? Nie ma nikogo. Nie wiem, gdzie oni są, ale... Miejmy nadzieję, że szybko nie wrócą. Ja mam kamerę. Właśnie nie zamontowałem tej jeszcze jednej kamery. Trzeba to szybko... Kurwa, co on tu robi? Ja pierdolę, no wcześniej go tu nie było. Halo. Co za pedryl. W końcu mi policja wpierdoli. Co pan tu robi? Przeproś i wyjdź. Przepraszam, już znikam. Niech się pan stąd wynosi. Czego pan potrzebuje od pracownika? Rozmawia okulary. Znalazł pan moje okulary? Przeszukałem cały dom i czego nie znalazłem. A policję? Policję może pan wezwać w każdej chwili. Niech mi pan da jeszcze trochę czasu. Ty, a może ja kupię u niego okulary? On nie ma okularów? Może będzie szybciej. Jak mam te pieniądze, to mogę je wydać. Nie, ale chyba nie będzie okularów. Jabłka są zakazane. Wjechała dyrektywa, patrzcie. Tu są... Zabranie się posiadania importowanych napojów gazowanych. Dobrze, idź stąd. Idź stąd. Żony nie było, nie? Nie, nie było żony. Kurwa, jadę. Boże, jak mnie jeszcze raz przyłapią. Kurwa, no! Dzień dobry, pani Ranek, mam biznes do pani. Ja pierdolę. Ale rak, co pan tu robi? Przeproś i wyjdź. Niech się pan stąd wynosi. Ale słuchaj, mam sprawę. A, nie mam sprawy. Ale przecież sam mi pozwolił. O, w ogóle. Klara, ej mordo. Cześć. Witaj, przystojniaku. Dzień dobry. Otrzymała pani wiele odpowiedzi na swoje ogłoszenie? Co najmniej 40. Piękna kobieta przyciąga wielbicieli. Ale Alois jest najbardziej obiecującym kandydatem. Zawsze chciałam poznać szanowanego doktora. If you know what I mean. Jak pan myśli, czy on zna wiele osobistości? Nie wiem, ale chyba sporo. Cudownie, już się nie mogę doczekać kolacji z jego przyjaciółmi. Ona coś robiła, mogłem ją sprofilować, ale teraz pewnie przestała. Żona coś chce. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak czego chcesz. Marta czuje się gorzej, aspiryna nie pomogła. Musi ją obejrzeć lekarz, znajdź jakiegoś lekarza. A ty nie możesz zabrać córki do przychodni? Już tam byłyśmy, bo znowu cały czas zapominam o tych głosach, ale to się myli trochę. Już tam byłyśmy, lekarz kazał dać jej aspirynę i czyścić nos płynem do mycia naczyń. Wait, kurwa, co? Płynem do mycia naczyń. Jak mam czyścić dziecku nos płynem do mycia naczyń?
Znajdź lekarza dla naszej córki. Hello there, Aloysy, I've got business for you. Lekarz dla Marty. Rozkaz ministerstwa. Jeszcze mam 200 godzin. Ej, kurde. Nie teraz, bo teraz są te. Nikogo tam nie ma. Dobra, on jest na dole. Już błagam, żeby tu nie wchodził. Pyk. Marta Steingra na czymś. Montujemy kamerę. Raz. Dawaj. Kurde, byłoby dobrze, jakbym tak trafił idealnie na te okulary. Nie. Apteczka. Może tu. Kurde, najgorsze to, że jak mi się otwiera to, to nie widzę. Nie ma nic. Dobra, oni tam siedzą, zostali tam, także jest okej. Na szybko im opierdzielam chatę. Grzebień, czekolada, książka, pamiętnik. O nie, on wraca. Dobra, co my mamy tutaj? Ona do pracy idzie, kurwa. Premiera stołecznego spektaklu O miłości i pokoju zakończyła się skandalem. Część widzów opuściła widownię w trakcie przedstawienia. W teatrze powinno wystawiać się sztuki o prawdziwych ludziach, a nie głupie historyjki nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, powiedział Bruno Raus, kierownik Departamentu Wypoczynku Fabryki nr 1. Administracja teatru zapowiedziała zdjęcie sztuki z afisza i lepszy dobór przyszłego repertuaru. A z drugiej strony, po raz pierwszy od 3 lat do naszego prowincjonalnego miasteczka przybyli utalentowani artyści i zostali wygwizdani. Sztuka O miłości i pokoju została zdjęta z afisza, bo robotnicy nie chcieli oglądać historii o miłości i trudno ich za to winić. W życiu robotnika nie ma miejsca na wzniosłe uczucia, jest tylko praca, sprzeczki i stanie w kolejkach. Towarzysze, nie pozwólcie, by ta niewolnicza praca odebrała wam wrażliwość. Idźcie do teatrów. Widzicie, jaka jest różnica. No tutaj jest oficjalny Daily News, a tu macie głos podziemia, tak zwany głos prawdy. A kto będzie pracował? Trzeba pracować, a nie chodzić na przedstawienia. Nie wiem, co to są za podpisy tutaj, ale okej. Lekarz, gdzie jest Aloysy? Aloysy Szpak. Tu jest Aloysy, I've got business for you. Dzień dobry. Panie Aloysy, moja córka jest chora. Czy mógłby pan ją zbadać? Oczywiście, że ją zbadam. To mój obowiązek, jestem lekarzem. No i mego garnięte. Dobra, wjeżdżamy na rejon, tu jeszcze żona coś od nas chce, ale to za chwilę. Nagle wszyscy coś ode mnie chcą. God damn it. Dobra, szafę muszę przeszukać. Szafy nie przeszukiwałem, ona jedzie do pracy. Nie wiem, czy Aloysy jedzie do pracy. Jedną kradnę. No to chyba nie są te okulary. Nie? Marek, sprawę mam. O Boże, moje sklejone taśmy miały oprawki. Dobra, on idzie do pracy, także w zupełności mamy teraz czas, żeby przeszukać, przetrzepać całą tą chatę. Znaczy, mam nadzieję, że to w tej chacie jest. Klara Jacques ma dla nas biznes. Rękopis, zegarek, puste butelki. Nie wiem, czy to w ogóle się tak uda znaleźć to. Nie wiem, czy to jest u niego w mieszkaniu, czy... Ale wygląda na to, że nie. No tutaj wszystko przyjrzałem, nie? Łóżko to, jeszcze krzesło zostało. Może w tym krześle. Co? Nie ma nic. Do dupy. To znaczy, że nie ma tutaj tego. Okej. Żona ma dla nas biznes. To zapytajmy się żony, o co chodzi. Awaria telewizora. Karl, telewizor się zepsuł. Napraw go proszę, albo wezwij specjalistę. Rzucę na niego okiem, jak będę miał chwilę. Naprawię go najszybciej, jak się da. Dziękuję, kochanie, prawdziwa z ciebie złota rączka. Zadzwonił sobie do... Aha, bo tu jest jeszcze sprawa do ministerstwa, muszę zadzwonić, ale nie będę tego jeszcze robił, bo może tu być informacja. O co chcesz zapytać? Remontowanie mieszkań, przyjmowanie nowych lokatorów. Nie to. Profil, remont, nie, wybierz inny temat. Naprawienie zepsutych rzeczy. Kupcie w sklepie odpowiedni zestaw naprawczy. Naprawy elektrycznego sprzętu, gospodarstwa domowego i mebli wymagają innych zestawów. Kliknijcie meble, następnie wybierzcie ikonę zestawu naprawczego. Każda naprawa powoduje zużycie jednego zestawu naprawczego. Zakończ rozmowę. To chyba to. Cyk. Idziemy naprawiać. Marta jest smutna. Wszyscy mają jakieś do mnie zadania w ogóle. Ej, halo.
rannych. A nie, tu poczekam, aż on wyjdzie. Alojzy, a w gabiezny swoje. Zapytaj o wyniki badań. Co dolega mojej córce? Nie chcę pana straszyć, ale stan Marty nie jest najlepszy. W jej płucach słychać bardzo silne świsty. Trzeba jak najszybciej podać jej antybiotyki i choć jestem gorącym zwolennikiem krajowej medycyny, to w jej przypadku potrzeba zagranicznego leku. Nasze lekarstwa tylko pogorszą jej stan, a i bez tego jest poważny. Opóźnienie leczenia może doprowadzić do zgonu. Kuracja kosztuje 10 koła! Przykro mi, ale nie znalazłem niczego tańszego. Kurwa, to ja tysiaka wydałem na jakieś... No, nieważne. Trzeba ratować córkę w takim razie. Konsultacje, recepty, pozwolenia, bardzo się narażam, pomagając pańskiemu dziecku. Okej. Okay. Zakończmy rozmowę. Jakby nie było ich tutaj w domu, ja bardzo chętnie wejdę. Znowu się pewnie na nich nadzieję, co? Tak będzie, na bank. Nie, dobra, udało się. Przeszukujemy chatę w poszukiwaniu okularów. Bo na bank tu zaraz wrócą, nie? To na bank to oni przyjechali, ja mam takie szczęście. To oni, to na bank oni. Nie, Marek Granek, ale Klaus wraca. Dobra, nie zdążę. Trudno. Zapukajmy tutaj. Kurde, gdzie są te okulary? Elo? Elo, dupeczko? No, nie mogę na nią kliknąć. Witaj, przystojniaku. Dzień dobry. O co chodzi? Pan mnie tak dobrze zna, Karl. Bardzo potrzebuję pana pomocy. Przyjmie mi pan butelkę czegoś mocniejszego, dobrze panu zapłacę. Tak się nudzę. Daj alkohol Klarze. Prosiła pani o alkohol. Co mi pan przyniósł? Whisky, kurwa. Whisky? W porządku. Ostatnim razem tak tańczyłam, że połamałam oba obcasy i kilka stołów. Piękne czasy. Ja pierdolę, dobry melanż tam musiał być, nie? Łamała stoły. Pani Mario, może pani ze mną porozmawiać? Nie, nie porozmawia pani ze mną. Kurde, gdzie są te okulary? Mam 90 godzin, żeby to zrobić. Idę profilować ludzi, już nie ma w ogóle gadki. Dobra, co my o kim wiemy? Sprofiluj lokatora. Obywatel... Maria. Maria to jest co? Gdzie? Tu. Maria, dobra. Współlokator... Klaus Schimmer. Zawód... Pracownik archiwum, kucharka, nauczycielka literatury. Dobrze. Zamieszkująca lokal numer 1. Płeć kobieta. No mało. Dobra, ale to zawsze coś. Profilujemy dalej. Obywatel Alojzy może. Pana Alojzego sprofilujemy. Gdzie on jest? Tu jest Alojzy. Nie mam nic na niego. Oh, fuck. Na Klarę też nic nie mam. Rosa Ranek. O, to jest dobry punkt. Kucharka na stołówce. To Rosa Ranek. Lecimy Rosę Ranek. Ona zamieszkuje mieszkanie... to jest Rosa Ranek. Mieszkanie numer 3. Płeć kobieta. Współlokatorzy Marek Ranek. Zawód, co to był za zawód? Kucharka na stołówce. Okej, okay, i mamy to. No i to już jest kasa jakaś. Wyślij. Mogę kogoś zaszantażować, ale nie mam o co. Chyba. No, szantaż jest też dobry, ale... Nie, ale mogę sprofilować jeszcze Marka Ranka. Obywatel Marek Ranek, zamieszkujący lokal numer 3... Współlokatorzy Rosa Ranek, zawód pracownik archiwum, mężczyzna i myk, profilujemy, ciach. Dobra, parę groszy dostaniemy z tego. Odejść od biurka. No i mamy 8 koła. Do dychy to wciąż za mało. Co mamy za... Znajdź sposób na eksmisję Klausa Schimmera z mieszkania. Aha, bo ja jeszcze tego, kurde, że to miałem zrobić, a... No Jezus Maria, nie zapisało mi tego. Fuck. On śpi. Chujowo. Muszę go jakoś sprofilować. Jakieś nielegalne rzeczy miał, to pamiętam, że... Coś tam było, chyba produkcji narkotyków, czy coś. Jakaś dyrektywa taka wjechała, hardkorowa. Ty, oni są tutaj, Klaus z tym, a... No wbijaj tu. No nie, ona sobie idzie zadzwonić teraz, co za pinda. A ci są? Podejrzyjmy. Śpi. Ta se tu teraz gra, o Jezus. Czego, synu, potrzebujesz? Co to jest?
Profil przyjęto, profil przyjęto, profil przyjęto, podejrzany, aresztowany, bardzo dobrze. Tak, tato? Zapytaj, co się stało. Masz jakiś problem na uczelni? Tak, tato, redaktor zarządził zbiórkę pieniędzy. Potrzebna jest duża suma i nie wiem, skąd mam wziąć tyle pieniędzy. Ile? No chyba dowcip, ej. 7,5 tysiąca? Ile? Czy oni tam powariowali? Od kiedy ludzie w naszym kraju mają takie pieniądze? Jak tak dalej pójdzie, to na uczelni nie zostanie ani jeden student. Chociaż może właśnie o to w tym chodzi. Zobaczymy, co da się zrobić. W najgorszym wypadku pójdziesz do pracy. W kraju potrzeba górników. Bardzo zabawne, tato, dzięki. Marta jest chora, synu, potrzeba mnóstwa pieniędzy, żeby ją uratować. I kto wie, jak długo potrwa jej leczenie. Za jakiś czas może się okazać, że będzie na to potrzeba jeszcze więcej pieniędzy. Rozumiem, tato. Właśnie do tego chciałem stan zagrażający życie. 79, kurde, godzin, to trochę mało. Do wyrzucenia jeden krok. Tu też, kurwa, jeszcze... Najgorzej! A jest tu coś? Kwiatka, mogę przeszukać? Roślina doniczkowa. Nie wiem, może tam ktoś jakąś kasę wrzuca. Czego, żono? Jezus Maria, zbieram kasę dla naszej córki, jest chora i umiera. Jak mogę ci pomóc? Potrzebuję 700 na opłacenie rachunku. Jako jedyny w tym na tym świecie zarabiam, no masz, no. Ja pierdolę, 700 to jednak, no, umówmy się, rachunki trzeba płacić. Szkoda, że nie mam żadnej zniżki. O nie, jeszcze ty coś chcesz. Dobra, może da się to jakoś polubownie załatwić, że nie wiem, muszę coś znaleźć i załatwi to sprawę troszkę. Kurwa, ile pieniędzy? Czego, Lojzy? Zapytaj, co się stało. Jestem na skraju rozpaczy. Niech się pan je pozbędzie. Strasznie się na niej zawiodłem. Całymi dniami śpiewa i wszędzie jej pełno. Rozdała swoim znajomym moją kolekcję rzadkich win. Nawet mnie za to nie przeprosiła. Śpiewa i tańczy, gdy mnie męczy potworny ból głowy i nie okazuje nawet cienia skruchy. Jak miałbym panu pomóc? Niech pan sprawi, aby zniknęła z mojego życia. Proszę, sam nie dam rady. I pomyśleć, że chciałem zabrać ją na luksusowy rejs statkiem. Kupiłem już nawet bilety. No dobra. W porządku, eksmituję. Ja pierdolę. O Jezus. Cześć. Mam sprawę, nie? Ale nie, no nie mogę jej bez powodu eksmitować jeszcze. Kurczę, no. Rosa, idź sobie. To kolejna dyrektywa. Zabranie się noszenia i rozprowadzania dżinsów. Zaraz nic nie będzie można robić. Jest tam jeszcze ten ranek. Gościu. Dobra, tu ona idzie teraz na górę, prawda? Nie, wychodzi do pracy. Wyjdź do pracy, Boże, błagam, tak. Idź do pracy, ja idź w pizdu. Super. 17 minuta nagrania, nic nie zrobiłem. Zawsze wiecie, mogę kupić na przykład jabłka i im podrzucić. I wtedy sprofilować ich jako... Ej, to jest dobry pomysł na ten. Dobry pomysł na... Na szantaż. To jest dobry pomysł na szantaż. Ej, to się może udać. Wkładasz, nie wiem, 200 zł, czy 200 tych dolków, maska. Turecki tygiel. Dobra, będzie profilowane. Będzie profilowane, bardzo dobrze. Okulary. Kto ma te okulary tego dziadka, no? Swoją drogą w ogóle będę za niedługo wracał do streamów, tylko jeszcze jest w ogóle na przykład plan na ogarnięcie sobie pamiętnik, buty, tytoń, książka. Kurwa, nic tu nie ma, naprawdę? Naprawdę nic? To sprawdzałem? Nie wiem. Jeszcze jest ten, krzesło. Krzesło nie sprawdzałem. Boże, niech się znajdzie coś, co... Aspiryna, grzebień, listy, klisza, zagraniczny list. Najgorzej, nic nie znalazłem. Cyk, pali. Dobra, załatwione. Kurde, nic tu nie ma, ty. Ale może, o, może u nich się coś uda. Podejdź, gdzie ty tam wbiegłeś na górę? Zwariowałeś, Klaus. Nie ma nikogo. Open up. This is the police. Oni naprawdę na bank teraz wrócili. Kurwa, naprawdę. O Jezu. Dobra, podejrzyjmy, może u nich nikogo... Bo ona non-stop gada, nie ma jej, ciągle jej nie ma. Że nie ma Klau, nie ma tego, ale Alojzego, ona ciągle jest. Jak to rozwiązać, ty?
O, gościu, ty mi pomożesz. Ty mi pomożesz. This is the boy. This is the boy. Co dzisiaj sprzedaję? Proszę spojrzeć. Ja jeszcze zerknę na dyrektywy. Dobra, i tworzenie antyrządowych plakatów, posiadanie obcych walut, jeansów. Dobra, winko, oj, kurwa, 6 tysięcy za jeansy, no dobra. Ale mogę teraz sobie zajrzeć tutaj, bo nie ma Aloizego, prawda? Ona sobie robi żarcie. Otworzę to, przy okazji kupię kamerę trójkę. No nie, on tu wraca nagle. Co on idzie robić? Jeść. Jeść idzie? Kurwa, oby. Nie, tak. O Jezus. Myk, pij alkohol. Dobrze, niech pije alkohol. Super sprawa. Kamerę trójkę muszę zamontować jak najszybciej, bo ona tutaj sporo rzeczy robi, a nie widać tego. Dobra, telefonik. Szybkie profilowanie. Jabłko mi podrzucę. Podłóż. No i myk, możemy ją eksmitować teraz. I tak trzeba zrobić. Cyk. Napisz raport. Obywatelka, gdzie ona jest? Clara Jacques, zamieszkująca lokal numer 2. Naruszyła dyrektywę numer, o Jezus. O jabłkach, gdzie jest ta dyrektywa? 6040. Z dnia 1 września 84. Tak. Nie chcę tego spierdzielić, wiecie jak to jest. Cyk. Nie, wróć, anuluj. Najpierw ją sprofiluję. Taktyka, 500 dla mnie. Zamieszkująca lokal numer 2. Kobieta, współlokatorzy Alojzy Szpak, zawód, nie pracuje. Zgadza się? Numer 2 mieszkania? Tak. I myk, profil. Mam nadzieję, że wszystko się zgadza. Tak, zgadza się, tak. 5,5 stówy i raporcik na panią Klarę Żak. Ale tu będzie zaraz eksmisji od chuja. Ale dobrze, przydało się pozbyć jabłka. Znaczy, jabłko się przydało do tego, żeby ją eksmitować. Klara Jacques, zamieszkująca lokal numer 2, naruszyła dyrektywę 6040 o jabłkach. Z 1 września wyślij. No i elo. Drzwi z kopa. Co tam? Chyba chciałeś, żebym ją eksmitował. Pozbyć się jej z domu. Proszę bardzo, załatwione w ogóle. Tak, dokładnie. Co, jak to się nie udało? Tu w telefonie znajdziesz jabłko. There you go. Rosa idzie zadzwonić, coś żona chce. Jeb ją bało. Dobra. Niech będzie. O co chodzi? Jak mogę ci pomóc? Potrzebuję 500 na zakupy. Odłóż rozmowę na później. Nie mam pieniędzy. Kobieto. Co ja mogę zrobić jeszcze? Znajdź sposób na eksmisję Klausa. 3 tysiaki. Co, drugie jabłko im podrzucę? Ej, to jest plan. Jeszcze i tam buta na odchodne. W sumie możemy tak zrobić. Jak eksmitujemy Klausa, to dostaniemy 3 tysiące. Mam 7,5. Może jeszcze mogę kogoś sprofilować. I to by było w sumie spoko, bo wtedy
Wtedy by można było... O, przynajmniej się trochę się uspokoiło. Dobra, nie będę własnych dzieci. Wybrane dowody. Maria Schimmer. A to książka. To ją mogę eksmitować. To na Marię było. A na niego nic nie ma? Jest Klaus Schimmer. Przecież mogę go eksmitować. Dobra, robimy tak. Profilujemy jednego, jedną i drugiego. Zacznijmy od Marii. Sprofilujmy Marię Schimmer. Współlokatorzy Klaus Schimmer. Zawód nauczycielka literatury. Lokal numer 1, kobieta. Zgarniemy sobie trochę kasy. Jeszcze 9 stówek. I sprofilujemy Klausa Schimmera, zamieszkującego lokal numer 1. Jest to mężczyzna. Współlokatorem jest Maria Schimmer. Z zawodu on jest Januszem jakimś, chyba. Co on robi? Sprzedaje tytoń. Okej, okay, jest sprzedawcą tytoniu. Mamy na niego to i to. Czyli 1300 dla nas. Dziękuję. I piszemy raport na obywatela Klausa Schimmera, zamieszkującego lokal numer 1. Naruszył dyrektywę, jeszcze nie wiem jaką. 6041. Cyk. Z dnia 2 września. I tu mamy dowodzik. Proszę bardzo. Wysyłamy dane. Odchodzimy od biurka. A, jeszcze lepiej. Ją mogę zaszantażować, tylko nie wiem, czy to się uda. Napisz raport. Nie, szantażuj. Do Marii Schimmer, numer 1. Złamaliście dyrektywę numer 41 z dnia 2. Tak? No nie da rady. No dobra, trudno. Myślałem, że jeszcze uda mi się jakoś to ogarnąć. Ale dobra, obserwujemy. Ja 9 koła mam już. Boże, tylko żeby on to znalazł. Kurwa, nie znalazł tego. Co, czekają na nich teraz? Czy znalazł, a nie widziałem? Wiecie co, bo ta muzyka tak mi łupie w łeb. No jest strasznie głośno. Maria Schimmer. Gdzie jest Klaus Schimmer? Tępać dzido. Dobra, ją wyjebali. Jest tutaj, nie ma go. Teraz na bank wróci, ale no trudno. Dobra, nie ryzykujemy. Luneta, zestaw tenisowy. O, dzień dobry. Okej. Okay. Klaus dostał, zaraz dostanie łomot, pewnie. Tak jest, dobrze. Niech ma łomot, ja muszę tu sprofilować tego gościa w ogóle jak najszybciej. On już tu jest pewnie. Może pójdzie sobie coś zjeść. Idź sobie coś zjeść, mordo. Super, idzie jeść. Bardzo mi się to podoba. Klaus jest ogarnięty. Przy okazji patrzę na te okulary, ale nie mogę ich znaleźć nigdzie. Jest jedyna osoba, która nosi okulary. Tego chyba jeszcze nie ogarnąłem. Ale no dobra, tu jeszcze jest ten typ, ja mogę, mam 10 koła. Dobra, to tyle co mogę zrobić. Mogę jeszcze kupić kamerę trójkę na przykład i ją zamontować tutaj, to było przydatne. Dobrze, że kamery zostają jak się zmieniają lokatorzy. Mam nadzieję. Nie, została chyba tu jedna kamera. Dobra, lecimy. Cześć, słuchaj, biznes mam do ciebie. Chciałem sobie kupić... Co sobie chciałem kupić? Płyta winylowa, no nie. Okulary mu sprzedam za 70 blaszek, bo przecież po co mi. Jabłko mogę kupić, bo jabłko jest najtańsze i... Wiem, jakbym kupił... Nie, dobra, kupię jedno. I poleci szantaż na ranków. Nie mogę ich za często szantażować. Śpi, kurde, co za łajza. Ale dobra, mam, nie mam kasy teraz. O Jezus. Co mam zrobić teraz? Zgłoś wykonanie zadania.
Kurwa, to jeszcze potrzebuje 7,5 tysiąca. Skąd ja mam takie pieniądze brać? Ostatnią rzecz, jaką teraz zrobimy, to zaraportujemy to. Wybierz numer, zgłoś raport. Tu Ministerstwo Porządku. Gratulujemy, z powodzeniem wykonaliście zlecone wam zadanie. Za pomoc w ujęciu kryminalisty zostaliście nagrodzeni sumą 3000 dolków. Jabicz. Dobra robota, towarzyszu. Następnym waszym zadaniem jest rozwieszenie w budynku propagandowych plakatów. Musimy podnieść poziom patriotyzmu wśród lokatorów. W mieście trwają rozruchy. Zachowajcie czujność, towarzyszu Karl. Wybieram przemoc. Taki dostałem achievement. O, Maria musi chyba ze mną, bo kurwa, nagle wszyscy wybiegają. Dzień dobry, rozmawiaj o aresztowaniu mężu. Nie rozumiem, co się stało, po prostu przyjechali i aresztowali Klausa, a do tego pobili, zanim wywlekli z mieszkania. Walizki, zdążyliśmy się już spakować. Pociesz ją. Pani Mario, nie wiem, co pani powiedzi w tej sytuacji. Czy ma pani jakichś krewnych, z którymi mogłaby pani zamieszkać? Nie wiem, Klaus był najbliższą mi osobą, jak mam bez niego żyć? Z pewnością skażą go na dożywocie, a może nawet śmierć. Czas leczy rany, za 2 lata z pewnością go wypuszczą. Wszystko będzie dobrze. Mam taką nadzieję. Poczekam na wyrok sądu, a potem podejmę decyzję, co robić dalej. W tym domu na pewno nie zostanę. Pobili go. Na moich oczach. Rozumiem. Przeprowadzka dobrze pani zrobi. Czemu wszyscy są smutni? Co się dzieje? Alojzy, dzień dobry. Klara została aresztowana. Nikomu nie można już ufać w tym przeklętym świecie. I pomyśleć, że kupiłem... Miałem ją dla ciebie eksmitować, no przy okazji uznałem, że to dobry pomysł, że ją wsadzę. I pomyśleć, że kupiłem dla nas bilety na wycieczkę statkiem. Myślę, że przyniosą panu więcej szczęścia niż mnie. Proszę je przyjąć, nie chcę takiej bolesnej pamiątki. Okej. Daj pieniądze na leczenie Marty. Panie Alojzy, zebrałem pieniądze na leczenie Marty. Wiedziałem, że się panu uda. Proszę mi je dać, a zdobędę lekarstwo. Super. Marek Ranek. Czego pan potrzebuje? Niczego. Muszę już iść. Idź, idź. Wy młodzi zawsze macie tyle do zrobienia. Dobra, to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się już jutro w następnym materiale. Kurwa, zamieszki, ja pierdolę! Wszystko mi rozjebali! Wszystko mi rozjebali! Co się dzieje w ogóle? Jakie zamieszki? Ej! Chyba całą chatę do remontu mam. Rachunki. Informujemy was, że wasz syn Patryk Stein został wydalony z uczelni w związku z nieopłaceniem czasnego. Skierowano go do pracy w kopalni, ministerstwo alokacji. Kurwa no, ja pierdolę. Jeszcze telefon. Zapomniałem mu dać kasę, ale nie miałem tylu pieniędzy. Odbierz telefon. Tu Ministerstwo Porządku. W mieście trwają rozruchy. Wychodzenie na ulicę wiąże się z niebezpieczeństwem. Zachowajcie spokój i zajmijcie się naprawami w domu. Macie na to 2 dni. 48 godzin. Ile to w ogóle kosztuje? 50. Ale dobrze, bo to w dolarach. Znaczy, w sumie nie wiem, czy dobrze, ale... Dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w ogóle... O Jezus, co się zadziało. Bez odbioru. Cześć.